Cześć, jestem Maciek, a to jest kolejny odcinek z gry Football Team. Dzisiaj otworzymy sobie brązowe paczuszki, a dokładnie 50 brązowych paczuszek i zobaczymy, w ilu z nich trafimy złote itemy. Więc bez przedłużania, przechodzimy do otwierania. Jak widzicie, jesteśmy już w panelu z paczuszkami, więc zaczynamy otwieranie. Pamiętajcie, otwieramy 50 brązowych paczuszek i zobaczymy, co w nich trafimy. Zaczynamy od pierwszej paczuszki. I co nam tutaj wypadnie? Wiem, że lubicie zawsze reakcje. I patrzcie, Finlandia. No, o kurczę, powiem, to byłoby mocne zaczęcie odcinka. Niestety, niebieska Finlandia. A wiadomo, lubimy Finlandię. W międzyczasie chciałem was zaprosić na Discorda. Pod spodem macie link do niego. Naprawdę fajne osoby tam się pojawiły. Rozmawiamy, śmiejemy się, robimy transfery, handlujemy, porady od Dinko, naprawdę warto, więc pod spodem, tam macie na dole link i czekam na was na Discordzie. A my trafiamy srebrne korki Bianconeri, no niestety, dobra, otwieramy dalej, zobaczymy, liczę, że na 50 paczuszek, liczę, że może jakieś dwa, no dwa to chyba było za dużo, ale jeden złoty item wypadnie. Niestety nic nie trafiamy, lecimy dalej. Liczę na jednego złotego i przynajmniej no z 5 czerwonej by można było trafić. Ale czy tak będzie? Czy tak będzie, się okaże. Brązowa paczuszka zawsze jest to ciężkie, że dużo jest szarych itemów. Co oznacza, że prawdopodobieństwo, że trafimy na złoto albo czerwo jest naprawdę małe, ale zobaczymy, jest szansa. Już kiedyś otwierałem 50 paczuszek, ale to dawno, dawno temu i pamiętam, że chyba jedno złoto mi wypadło. Jak nie pamiętam, jak chcecie zobaczyć to gdzieś pod spodem? Nie. Tutaj będziecie mieli zakładkę z tamtym filmem. Więc zapraszam do oglądania i możecie sobie porównać ten odcinek z tamtym i co wtedy trafiłem. Trafiamy na niebieskie spodenki Paragwaju. Otwieramy dalej, już 6 paczuszek otwartych. Zobaczymy. Tak jak mówię, liczę na złoto. Jeśli w ogóle macie jakieś propozycje odcinków, które moglibyśmy wrzucać na kanał Na Boiskach, to zapraszam w komentarzach, piszcie, proponujcie, mówcie, co chcielibyście zobaczyć. Na pewno pojawi się jeszcze Szybka Dycha. Rozmawiam z jednym z dziennikarzy o tym, więc może coś się uda. Próbuję zrobić jeszcze rozmowy z zawodnikami, w ogóle z osobami z gry Football Team. Liczę, że to się uda, ale no to może być ciężkie, bo nie każdy chce jakby pokazywać się, żeby ktoś słyszał jego głos, więc zobaczymy, jak z tym będzie. Na pewno dojdą jeszcze newsy i ciekawostki. Ciekawostki to na razie jest to, co szczególnie chcę wprowadzić. Korki Braugranery, szare, no niestety. Dobra, otwieramy 10 paczuszkę, więc naprawdę sporo będzie się działo. Tak samo pamiętajcie o live'ach, które są regularnie co 3-4 dni. Ale wszystko macie na Discordzie albo na fanpage'u Futbol na Boiskach. Trafiamy na szare korki Rosji, no niestety. No niestety na razie nic fajnego nie trafiamy, na razie samo srebro, ale wierzymy, że coś trafimy. Więc naprawdę w ostatnim czasie od ostatniego odcinka, to było mądre. Wiele się wydarzyło, naprawdę live'y są super. Dzięki temu, że otwieramy paczuszki, możemy teraz trochę takie informacyjne rzeczy sobie porozmawiać i naprawdę cieszę się. I co, proszę pana, jest spodenki Belgii, proszę państwa, co za akcja, aż muszę poprawić, brązowa paczka i trafiamy na spodenki Belgii. To jest 10 paczuszka, 11. Wow, kurwa, szkoda, że nie otwieramy tymi złotymi, no ale cóż, nie mamy tylu złotych. 12 paczuszka to była ta, na którą trafiliśmy złotko, czyli mamy to. Już jedno złoto wpadło, więc naprawdę, naprawdę dobrze nam idzie. Patrzymy, co dalej. Teraz korki Demus, ale się podjarałem, powiem wam, ale się podjarałem. Teraz będę musiał uzbierać i sobie odblokować to. Na szczęście w SL zwiększona jest ilość piłek, więc
powiem wam, jest szansa, że niedługo to odblokuje. Patrzymy dalej, no liczę, powiem wam, że jak tak szybko trafiłem na pierwsze złoto, no to bym liczył, że jeszcze drugie wpadnie. Byłoby naprawdę, naprawdę fajnie, ale czy będzie, zaraz zobaczymy. 14 paczuszek otwartych, otwieramy 15 paczuszkę i co się wydarzy? Proszę państwa, wy to oglądacie, ja to oglądam, ja się podjerałem, wy chyba nie, bo to nie jest wasz item. Ale Getry Szkocji, no niestety słabiutko, ale dobra. Na razie złoty item nam wypadł i same szare. Więc powiem wam, że się wyrównuje, jeśli chodzi o to, więc naprawdę jestem zadowolony. Teraz nam wypadają korki polskich. No nie ma z czego się cieszyć. Dobra, otwieramy dalej. Liczę, że te 50 paczuszek naprawdę będzie dla mnie szczęśliwe. Co dalej? Otwieramy Getty Australii. No niestety szare. Powiem wam, że cały czas we mnie siedzi to, że tą Belgię trafiłem. Szkoda, że nie jakąś Galactico, szkoda, że nie jakieś Blaugrana, ale Belgia jest ok. Bańka na pewno by się ucieszył. Getty Macedonicze, no niestety Getty MMO, szare. No bywa. I to naprawdę jeszcze tą Belgię, to ja chyba trafiłem pod OFA. Kurczę, pod OFA Belgię, mega miazga. Zobaczymy, co dalej. I trafiamy na szare Kongo. No nie, korki Korei no wpadają, zieloniutkie, pięknie, będzie na wymianę pod piłeczkę. Cały czas liczę, że może kiedyś mi się uda wylosować tą piłeczkę. Oczywiście wymianę na piłeczkę też zrobimy, ale to nie dzisiaj, na następnym odcinku, żebyście wy mnie wspierali w tym. Może kiedyś w końcu trafię, już chyba wymieniłem z 5 razy i nic nie trafiłem. Hiszpania, szara, niestety 20 paczuszek otwartych i troszkę trafionych, nie pamiętam już ile szczerze mówiąc, ale pamiętam te magiczne złoto. Teraz korki Hondurasu, koreczki Hondurasu nam wypadają naprawdę ładnie, więc wracając tak jak mówię, jeśli macie jakieś propozycje, to piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. Na pewno jeszcze będą te rzeczy związane w ogóle z Football Team dla początkujących. Tam mam tą strefę amatora. Było o kredytach, było o koszuleczkach, więc jak macie kolejne propozycje, to zapraszam. Wiem, że ostatni Gwizdek razem z Football Team robi te porady, ale mówiliście, że one nie do końca są takie jak powinny. Nie zawsze tam podobno jakieś prawdy wchodzą, ja tam nie wiem, nie oglądam. Dobra, oglądam, czasem zobaczę. Ale jak coś, to piszcie, o czym chcielibyście porozmawiać na tych filmach. Naprawdę zrobimy wszystko, żebyście wy byli zadowoleni, żebym ja był zadowolony. No, nic innego. Pamiętajcie również o subskrypcji kanału. Jeśli jesteście nowi tutaj i jeszcze nie subskrybujecie, to pod spodem macie czerwony znacznik i tam jest napisane subskrypcja. Więc nie zapominajcie o subskrybowaniu kanału. Dobijamy do 1000, mamy już 800 osób, więc naprawdę możecie mi w tym pomóc. Jak będzie 1000 subów, to robimy wspólny filmik. Jeszcze nie wiem jaki. Jakoś coś wymyślimy, więc na luzie. Na razie samo srebro, szare itemy nam wypadają, więc no tak średnio chwilowo. Ale zobaczymy dalej. Spodenki RPA zielone i mamy zielone. Dobrze, powiem wam tak. Jeśli będzie nam wypadać zielone, to naprawdę będę zadowolony. Na zielone możemy, tak jak mówię, mieć piłeczkę, więc ja jestem jak najbardziej na tak. Patrzymy dalej, co nam się trafi. Teraz spodenki Słowacji, szare, no trudno. Kurczę, liczę, że może jeszcze jakieś złotko wypadnie. Czerwonego na razie nie trafiliśmy ani jednego, ale mamy jeszcze czas, ponad 20 paczuszek do otwarcia, więc naprawdę jest szansa. Teraz trafiają nam się Getty Chorwacji. Tak, Getty Chorwacji szare nam się trafiły. Klikamy OK. No niestety mamy jeszcze 22 paczuszki, więc liczymy, że może jakieś tam z dwa itemki czerwone nam wpadną. Na razie tak, no tutaj nie ma co oczekiwać za dużo wspaniałych rzeczy, Bośnia. Dobra, powiem wam tak, ja tam jestem póki co zadowolony, bo zaskoczeń tak naprawdę w tej sytuacji to tutaj nie ma. Wiadomo, no szare najczęściej wypadają w brązowych paczuszkach, ale 12 paczuszka to była ta magiczna, gdzie nam wypadła Belgia złota. Nowa Zelandia szara,
otwieramy, daje 20 paczuszek. Zostało nam 20 paczuszek, czyli zostało nam nie wiem ile filmu, ale 20 paczuszek. Liczymy to na paczuszki. Trafiamy na koszulkę Bianconeri, proszę Państwa, Bianconeri spoko, ale no niestety nie tutaj. Otwieramy dalej. Naprawdę liczę szczerze, może jakieś złotko wypadnie, może jakieś dwa złote, nie, dwa czerwone itemy wpadną. Ten filmik jest bez cięć, na longu, więc jeśli się mylę, to Wy to słyszycie. Nic nie oszukujemy. Spodenki USA wypadają szare, no niestety słabiutko, lecimy dalej, bo my dalej wierzymy. Wy też trzymajcie kciuki. Zamykamy oczy, trzymajcie kciuki i wierzymy. Wierzymy, ale dajesz. I mamy, i nic nie mamy. Mamy Kazachstan szary, więc słabiutko, lecimy dalej. Zostało nam 17 paczuszek, więc miejmy nadzieję, że coś tutaj wypadnie. I gety Kazachstanu. W ogóle dużo Kazachstanu jest tych szarych paczuszkach. Nawet złoty Kazachstan można trafić. Lecimy dalej. I dalej liczymy. Trzymajcie kciuki, liczymy na dwa czerwone jeszcze, żebyśmy trafili. Dwa czerwone byłoby naprawdę super. A tak trafiamy... Aj, blisko. Blisko Kongo. Kurczę, jakbyśmy trafili jeszcze jedną złotą złoty item, to byłoby super. Byłbym no naprawdę zaskoczony, jak to się układa nam, bo nie trafiamy czerwieni, trafiamy na razie samo zielone i szare, nawet niebieskiego mało trafiamy. A dwa złote linki by nam wypadły, to naprawdę mega, ale dobra, trafiamy na niebieskie Ekwadoru. Lecimy dalej. Zostało nam 14 paczuszek, więc coraz mniejsza szansa na zdobycie super itemów, ale no cóż, tak to bywa. Patrzymy, co trafiamy. Czy będą spodenki Chorwacji? I mamy spodenki Chorwacji, proszę Państwa, ale mamy... Loterię, po prostu mamy tak, złotą Belgię i czerwoną Chorwację. Naprawdę ładne trafy nam się dzisiaj robią. No nic, tylko otwierać. Może Wy też będziecie mieli dzisiaj farta, więc otwórzcie sobie paczuszki jak macie. Może dzisiaj jest ten dzień jakiś dobroci od administracji Football Team i pozwala wylosować w brązowych paczuszkach coś naprawdę dobrego. Zostało nam 12 paczuszek, czyli 12 paczuszek do końca filmu. Ale my dalej wierzymy, wytrzymajcie kciuki, bo to ostatnie paczuszki, w którym możemy trafić na złotko. Tutaj gety, no niestety nie ma get czerwonych RP, ale mamy spodenki szare Francji. Trudno, lecimy dalej. W międzyczasie dalej mówię, jeśli macie pomysły, chcecie może jakieś inne gierki nowe, które byśmy mogli obczaić. Może macie jakieś swoje ulubione gierki, które byśmy mogli na przykład na live'ach robić. Jakieś... Bo ostatnio robiliśmy tak, robiliśmy sobie, trafiamy na szarą Danię. Robiliśmy sobie Huxballa, naprawdę fajna gierka, na live'a gramy, czasem poza live'ami też gramy, to wszystko jest na naszym Discordzie, gdzie zapraszam, pod spodem tam macie link do niego. Getry Niemcy, niebieskie, no nie źle, ale mogło być lepiej. Zostało nam 9 paczuszek, zostało nam naprawdę mało paczuszek, 9 paczuszek mamy do otworzenia i mamy tylko 9 szans na jeszcze kolejne złoto. Teraz nam wypada koszulka WKS-u. Tak, WKS-u szara. No niestety. Dobra, lecimy dalej. Pamiętam jak kiedyś zaczynałem otwierać paczuszki, to wy mówiliście, ale lubię wasze reakcje. Teraz troszeczkę dojrzałem jako youtuber, ale jako osoba nagrywająca filmiki i moje reakcje teraz są takie bardziej, wiecie, takie inne. Inne reakcje, to jest po prostu miazga. Reakcje są takie same, tylko jestem już bardziej wtajemniczony w Football Team, więc już tak aż tak mnie nie cieszą te zielone spodenki Polski. Pięknie, mamy zielone spodenki Polski, tak naprawdę te złoto cały czas tam grasuje, cały czas te złoto grasuje, tam widzę, że je chowa, więc może jeszcze trafimy. Zostało nam chyba 5 paczuszek, nie pamiętam ile paczuszek nam zostało, ale mamy teraz koszulkę Peru niebieską. Więc no nie źle, no ale mogło być lepiej. 5 paczuszek, tak, zostało nam 5 paczuszek brązowych i co trafimy? Co w nich trafimy? Zobaczymy. I mamy spodenki WKS-u. Dobra, mamy niebieski WKS, więc jest git. Zostały nam 4 paczuszki, ostatnie 4 paczuszki. Trzymamy kciuki, teraz zamykamy oczy, trzymamy kciuki. Wy też zamykajcie oczy, nie patrzcie, bo po co macie patrzeć? Czarujemy, czary mary i trafiamy na... Ale blisko, zobaczcie. Po prawej stronie Nowa Zelandia, po lewej...
Indie, nie wiem co tam było, ale to jest złoto. Trzy szanse, trzy ostatnie szanse. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak booster pod szansę, albo piłeczka, jak jest piłeczka, która zwiększa szansę na ulepszenie itemu, to powinna być piłeczka, która zwiększa szansę na trafienie dobrego itemu w paczuszkach. To byłoby coś. Administracja, jeśli to oglądacie, to pamiętajcie, to mój pomysł był. Lecimy dalej, lecimy dalej. I co tutaj trafimy teraz? Co trafiamy? Co trafiamy? Kurczę, te złoto tak grasuje, grasuje te złoto, ale chyba złotka nam się trafić nie uda. I ostatnia paczuszka. I została nam ostatnia paczuszka. I teraz tak. Trzymamy kciuki. Klikam. Zamykam oczy. I teraz sobie tak. Czary mary, hokus pokus, niech złota paczka, niech złoty item wypadnie w mroku. Bo ja nic nie widzę, więc mamy mrok. I mamy... korki, kostarki. No dobra, ale to nie jest istotne tak naprawdę. Otworzyliśmy 50 paczuszek, trafiliśmy złotą Belgię, złota Belgia, czerwoną Chorwację, kilka itemów zielonych, kilka niebieskich i dużo szarych. Ale tak naprawdę ja osobiście jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Więc tak jak mówiłem, na dzisiaj to wszystko, 50 paczuszek otworzonych, wy też otwierajcie paczuszki, może coś traficie fajnego. Pamiętajcie o Discordzie, o łapka w górę, o subskrypcji, o udostępnianiu filmiku wszędzie, gdzie tylko chcecie. Ja wam serdecznie dziękuję za ten odcinek, widzimy się już niedługo i do zobaczenia niebawem.